przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, posłany przez Ojca, przez Syna, i prowadź nas drogami słowa. Odkrywaj przed nami prawdę i spraw, byśmy znalazłszy prawdę, jej strzegli. Byśmy nigdy nie chcieli stać się właścicielami prawdy, ale zawsze za tą prawdą podążali, byśmy byli jej sługami. Wielbimy Ciebie wraz z Ojcem i Synem, Trójczy Przenajświętszy, a teraz i na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Chciałem powiedzieć, drodzy bracia, ale mamy chyba dwie siostry, z tego co widzę. Tak, drodzy bracia i siostry. Tak, za nami spotkanie modlitewne, teraz spotkanie katechetyczne, takie formacyjne. Niedawno obchodziliśmy Niedzielę Słowa Bożego i pomyślałem sobie, że warto by było poruszyć pewien temat przekazywania Bożego objawienia, które jest obecne w Kościele. Wiemy o tym, że w Kościele katolickim istnieją dwa przekaźniki, czy dwa sposoby przekazywania Bożego objawienia. Czyli inaczej mówiąc, to co Bóg mówi, zostaje przełożone na ludzki język. I mówimy o dwóch sposobach przekazywania tego słowa. Jest to tyle ważne, bo czasami spotykamy się z zarzutami świadków Jehowy, czy zarzutami protestantów, które bardzo często gdzieś próbują podważyć taką czy inną naukę Kościoła, mówiąc wprost, tego nie ma w Piśmie Świętym. W ogóle już może jakiś mówiłem ten przykład, ale go na nowo przywrócę. Miałem jakieś takie rekolekcje w Linzu, w Austrii i tam już powiedziano mi o takim człowieku, który i był w katolicyzmie, później poszedł do protestantów, później już jeden Pan Bóg wie, gdzie on poszedł. W każdym razie każde rekolekcje on zawsze był i zawsze stawiał pytania. I tak naprawdę nie wiadomo, czy on chciał słuchać odpowiedzi na te pytania. Jego chyba zadanie główne to było właśnie stawiać pytania. No i po wysłuchanej katechezie też modliliśmy się ze zmarłych w ramach odpustu. On do mnie mówi tak, proszę księdza, przepiękna nauka, pełna Biblii, Słowa Bożego, no ale z tymi odpustami to nie bardzo, bo tego nie ma w Piśmie Świętym. Chyba był gotowy na to, że ja z nim zacznę dyskutować. A ja powiedziałem bardzo krótko, i co z tego? I on był zszokowany. I co z tego, że go nie ma w Piśmie Świętym? I poprosiłem go o to, by znalazł w Ewangelii, bez względu na to, która redakcja, czy Mateusza, Marka, Łukasza, czy Jana, żeby znalazł słowa, które przytacza Święty Paweł w Dziejach Apostolskich. W 20 rozdziale Święty Paweł mówi tak, nasz Pan Jezus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Mówię, niech Pan mi znajdzie te słowa w Ewangelii. I wyobraźcie sobie, był na tyle uczciwy, nie wiem, czy robił to za pomocą komputera, czy za pomocą tego, że prześledził wszystkie cztery Ewangelie, cztery redakcje Ewangelii i na drugi dzień mówi do mnie, no nie ma tych słów. Mówię, no właśnie. Ponieważ te słowa pochodzą z nauczania Jezusa, natomiast nie znalazły się w Piśmie Świętym. I chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat kształtowania tradycji, na temat kształtowania Pisma Świętego i dlaczego właśnie dana redakcja jest taka, czasami jest taka, dlaczego w niektórej czegoś nie ma, w niektórej coś jest, w ogóle skąd, dlaczego w Piśmie Świętym będę mówił o Nowym Testamencie, u nas jest 27 ksiąg, u protestantów jest mniej i tak dalej, i tak dalej. To taki zarys tego, co dzisiaj zrobimy. Więc po pierwsze, zanim powstało słowo, zanim słowo zostało spisane, jest etap przepowiadania ustnego. Gdyby przyjąć, chociaż wiemy, że te daty są nie do końca poprawnie wyliczone,
Ale gdyby przyjąć, że 30 rok to jest poczęcie, zaczęcie działalności publicznej Jezusa, 3 lata nauczania publicznego, później mamy mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, czyli przyjmując, że jest to rok 33, tutaj tak roboczo dla naszej katechezy, to pierwsza księga Pisma Świętego Nowego Testamentu datuje się jej spisanie na rok 51. I nie jest to żadna redakcja Ewangelii, jest to pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. Czyli krótko mówiąc, mamy co najmniej 18 lat, a wcześniej 3 lata nauczania Jezusa, mamy nauczania ustnego. Przekazywać po łacinie to znaczy tradeo, tradere. I stąd właśnie nazwa tradycji. Więc tradycja jest pewnym sposobem przekazu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dla nas, dla ludzi obrazu, bo jesteśmy pokoleniem, może my akurat nie, ale już wasze dzieci tak, pokoleniem obrazu. I my też po części jakoś tak też w ten sposób uczestniczymy. Więc obraz. Mamy problem ze słuchaniem, a tym bardziej ze zapamiętywaniem tego wszystkiego, co słyszymy. Dlatego w tym całym procesie nauczania Jezusa można powiedzieć, że widzimy pewne takie formy, które mają pomóc zapamiętać. I to zapamiętać na lata. Więc proszę zobaczyć, kiedy patrzymy na Ewangelię, widzimy tam wszystko, jest takie bliskie życia, takie normalne, zwyczajne. Jezus nie sili się na wykładanie dogmatów czy jakichś traktatów teologicznych, tak jakby to było u świętego Tomasza, ale Jezus mówi, no popatrzcie, oto rolnik wyszedł siać. Być może akurat szli i rolnik siał. I sieje te zboże, te ziarna. No i patrzcie, jedno na kamień, drugie między ciernie, trzecie na drogę, czwarte na ziemię żyzną. Prosty obraz. I Jezus mówi, patrzcie, tak samo jest ziarnem Słowa Bożego. Te pada w ciernie, czyli tam, gdzie człowiek coś przeżywa, trudności, kłopoty. Te na skałę, to znaczy tam, gdzie te serce jeszcze nie jest przygotowane, by wydać plon. Te na drogę, że to wszystko chodzi po tym człowieku w lewo, w prawo. Nie ma prawa się zakorzenić. No i wreszcie te w ziemię żyzną. Czyli jakieś porównania, jakieś przypowieści. Takie bardzo proste, takie można powiedzieć ze świata codziennego. Dalej Jezus jest w ruchu. Dzisiaj się mówi o tak zwanej metodzie mnemotechnicznej. Mnemotechnika to jest połączenie ze sobą obrazu, wzroku, słuchu, dotyku. To coś takiego dzieciaki mają. Zobaczcie, jak te małe dzieciaki, jak poznają świat, no właśnie, nie, że tylko patrzy. Dzieciak bierze, dotyka, bierze do ust, wszystko ślini. Ludzie czasami coś zabierają, żeby się nie zaraziło. Ale tak to jest właśnie. Pewnie jako dzieciaki też żeśmy latali na jabłka i żeśmy wcale tych jabłek nie myli. Jakoś żyjemy. Ale to jest właśnie to, poznawać różnymi zmysłami. Kiedyś tam mówiono na wykładach, że kiedy w szkole rabinackiej uczono psalmów na pamięć, to kiedy był psalm skosztujcie, zobaczcie jak słodki jest Pan, to żeby uświadomić sobie tu słodkość Pana Boga, to dawano cząsteczkę plastra miodu. Nie ma Janusza, to on by tam wytłumaczył nam dokładnie. To jest właśnie to. I wtedy jak masz ten miód na ustach, to kiedy słyszysz słowa, skosztujcie, zobaczcie jak słodki jest Pan, to ty wiesz jak ten Pan jest słodki, bo ty to czujesz. Zresztą zobaczcie, że my też tak mamy, że jeżeli jakimś różnym sytuacjom nas jakoś dotykają, wzbudzają jakieś emocje, uczucia, to ta pamięć tych sytuacji jest o wiele trwalsza. Tak? Jezus wielokrotnie mówi, zaprawdę powiadam wam, powtarzam wam, mówię wam. Czyli to cały proces głoszenia słowa. Dopiero później mamy nauczanie apostołów, tak? I za tym, co idzie później, mamy pierwsze redakcje jakieś pierwotne, szczępki, opowieści, można powiedzieć, które nie są jeszcze zebrane w całość. Tu przypowieść o siewcy, tu przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, tu przypowieść o miłosiernym ojcu, o synu marnotrawnym. I dopiero później mamy ostateczną redakcję, kiedy ktoś, redaktor, przy Ewangeliach mówi Mateuszu, Marku, Łukaszu, Janie, to spina do całości. Czy można powiedzieć, dopiero wtedy powstaje tekst, ale te, na przykładzie tych, co mówiłem, tych 18 lat, jest nauczanie ustne.
I teraz tradycja dzieli się w Kościele na jakby dwie części, jakby dwa rodzaje tej tradycji. Bo tradycja to jest to właśnie słowo Jezusa i apostołów. Zresztą jak weźmiecie zakończenie Ewangelii świętego Jana, tam jest napisane tak mocno, dosadnie, i wiele jeszcze innych znaków, wiele innych jeszcze słów uczynił Jezus, powiedział Jezus. Gdyby to wszystko spisać, cały świat by nie pomieścił ksiąg, które by to wszystko zmieściły. Hiperbola, tak wyolbrzymienie, ale to właśnie to. Chyba logicznym jest, że nikt z nas nie sądzi, że Ewangelia to jest to, że ktoś szedł za Jezusem i spisywał po kolei, co Jezus zrobił. Tu Jezus spojrzał, tu Jezus uklękł, tu Jezus coś tam powiedział. No nie. Całość nauczania Jezusa, całość dzieł Jezusa została, można powiedzieć, wybrana część z tego rzeczy. I to znajdziemy w Piśmie Świętym, to, co jest wybrane. Natomiast to, co się nie znalazło w Piśmie Świętym, mówimy, że znalazło się w tradycji Kościoła. I dlatego, kiedy dotykamy na przykład kwestii różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, kultu świętych, czy dotykamy, nie wiem, kwestii właśnie pojawiania się wyobrażeń Jezusa, a przypomnę żydowskie prawo, drugie przykazanie, pierwsze przykazanie, nie będziesz czynił rzeźb ani obrazów. A tutaj proszę, w katakumbach znajdujemy wyobrażenia Jezusa jako pasterza. Nie? Czyli można było powiedzieć, że to całe nauczanie Jezusa jest nie tylko w Piśmie Świętym, ale jest właśnie w tradycji przygotowanej. Mówimy o tym, że tradycja ma te dwa elementy, czyli można dwa rodzaje tej tradycji. Pierwsza tradycja to jest tradycja apostolska. Jej formowanie kończy się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, czyli świętego Jana. I tu na marginesie dodam, święty Jan jest jedynym apostołem, ewangelistą zresztą, który umiera śmiercią naturalną. Na wyspie Patmos. Jest to setny rok. I też jest ciekawa rzecz, ktoś ciekawie zauważył, że ci, którzy uciekali od krzyża Jezusa, a wiemy, że Piotr spiżał spod krzyża, Andrzej, Jakub i można by było po kolei mówić, ci wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. A Jan swój krzyż przeżył pod krzyżem Zbawiciela. Dlatego nie da się uciekać od krzyża. Wcześniej czy później ten człowiek wobec krzyża stanie. Różnego krzyża, żeby było jasne. Ale teraz wracamy. Więc śmierć ostatniego z apostołów kończy etap formowania, nauczania, tradycji apostolskiej. Czy można powiedzieć, że te 100 lat, czy raczej tak uczciwie mówiąc to 70, bo nauczanie Jezusa od 30 roku do 100 roku, to jest etap tradycji apostolskiej. I nikt i nic nie może tej tradycji zmienić. I w Kościele są rzeczy, które są niezmienne i nie mogą się zmieniać. Nie zmienia się credo, czyli wyznania wiary. Bo tak przyjęliśmy to od apostołów. Mówi się zresztą skład apostolski. Nie zmienia się sakramentów świętych. Tak? Nie zmienia się, nie wiem, przykazań Bożych. I tak dalej. Czy można było powiedzieć, że w Kościele istnieją takie zręby, takie fundamenty, takie można było powiedzieć, no nie wiem jak to teraz powiedzieć, takie słowo, coś co jest niezmienne, co jest taką kotwicą Kościoła. Mnie to czasami tak zaskakuje, takie różne dywagacje, one też miały miejsce przy okazji wyboru papieża Franciszka. Co teraz papież zmieni? On to może guzik zmienić, tak uczciwie mówiąc. No nic nie może zmienić. Może zmienić rzeczy drugorzędne, natomiast to nie może zmienić nauczania apostołów. Zdaję się sprawę z tego, że jest zakusa, i to bardzo poważna niestety, i niestety widzimy to w nauczaniu niektórych biskupów, a nawet kardynałów, i to jest bardzo niebezpieczne, bo to są potencjalni kandydaci na papieża. Mamy na przykład kwestię błogosławienia związków homoseksualnych. No i teraz myślimy, czy papież Franciszek w tym kierunku pójdzie. Widzimy jakieś takie sygnały, które są wypuszczane. Protestanci sobie z tym bardzo dobrze poradzili. Chociaż jest napisane w piśmie jak W, że mężczyźni służący ze sobą nie osiągną Królestwa Niebieskiego. Znaczy, żeby było jasne, tam jest też napisane ani chciwcy, ani oszczercy, ani zdziercy również. Nie tylko ci mężczyźni. Żeby było jasne. To też, żeby było jasne, protestanci, kiedy mówią, ale zaraz, wy opieracie się tylko na Piśmie Świętym, a czego to błogosławicie?
Oni mówią bardzo prosto, ale my tego nie zmieniamy. To jest napisane w Piśmie Świętym, ale Pismo Święte było napisane 2000 lat temu. Teraz się czasy zmieniły i my żyjemy z czasem. Mam nadzieję, że nie doczekam takiego czasu, że w Kościele katolickim jakiś papież dojdzie do przekonania, no dobra, to było 2000 lat temu, zostawiamy, unowocześniamy Ewangelię. No właśnie, to jest ciekawe, że czasami można powiedzieć, że papież czy jakiś tam hierarcha czasami idzie po bandzie i czasami już myślimy sobie, o, za daleko, tak, już myślimy, przygina, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że no jeszcze nie zdarzyło się taka sytuacja w Kościele, żeby papież poszedł w herezję przez 2000 lat. Tak się jeszcze nie zdarzyło. Czyli to jest ta tradycja apostolska, to, co jest w Kościele niezmienne i zmienić się nie może. Bo kiedy zaczniemy to zmieniać, to w takim wypadku przestanie to być Kościół Chrystusowy. Natomiast drugi rodzaj tradycji to jest tradycja eklezjalna. O ile w apostolskiej jest na przykład sakramenty, o tyle w eklezjalnej jest sposób sprawowania sakramentów. Nie wiem, czy Wiesław to pamięta jeszcze, ale myślę, że tak stary nie jest, bo tak strzelam, ale ojciec Wiesława na pewno pamięta, prześwięto sprawowano tyłem do ludu po łacinie. Ministranci musieli umieć łacinę też. No, znaczy odpowiedzi, nie tyle umieć łaciny, co bardziej odpowiedzi, tak? Więc jak to się nazywa, to jest sposób sprawowania mszy świętej. Czasami właśnie w dyskusji tradycją właśnie łacińską, że tak się wyrażę, oni mówią, no jak można zmienić, że zawsze była msza święta po łacinie sprawowana? Mówię, no nie. No nie, no język łaciński wszedł tak na dobre do kościoła około X wieku. Nie? I teraz będzie kiw mrowisko, wojownicy się nas oburzą, ale ja się tym nie martwię. Ludzie się drą, to komunię świętą na rękę. Ja oczywiście jestem jakimś takim pod tym względem naprawdę uważam, że czasem się kłócimy o głupoty. Jakby popatrzeć na pierwsze wieki chrześcijaństwa, tak była udzielana komunia. Tak, bierzcie i jedźcie. Postawa klęcząca pojawiła się w Kościele też dopiero w średniowieczu. Kościół nie znał takiej postawy na mszy świętej. No i co teraz powiemy, halo, halo, tamto to nie jest msza święta? Formy się zmieniają. Oczywiście ja nie jestem tego zwolennikiem, żeby teraz uświęconą jakąś formę zmieniać. Mnie bardziej wkurzało w tej całej covidozie, że bezczelnie okłamywano, że forma na rękę jest bardziej bezpieczna. Kto to badał? I pod tym pretekstem próbowano zmienić sposób przyjmowania Komunii Świętej. I zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie osobiście też jest to forma mniej pobożna. Tak? Natomiast, żebyśmy też mieli trochę tak jasności. Liturgia się zmieniała przez 2000 lat. Byliśmy świadkami chrztu. Nikt tak nie chcił. Po pierwsze w ogóle nikt nie chcił dzieci. W kościele pierwotnym, pierwszego wieku, rzadko kiedy chrzczono dzieci. Rzadko kiedy. Pierwsze 3 wieki chrześcijaństwo prześladowane. Żebyś wszedł do kościoła, jesteś katechumen, musisz mieć kogoś, kto cię wprowadzi do kościoła. Mało tego, możesz dostać po łbie za bycie chrześcijaninem, no bo za Dioklecjana wytłuczono 1000 ludzi. Więc człowiek dopiero jako dorosły decydował się, po roku przygotowania katechumenatu dopiero mógł być ochrzczony. I forma chrztu też była inna. Zanurzano w wodę. U świętego Pawła czytamy w liście do Rzymian chrzest zanurzający w śmierć. Człowieka weźmiesz tak zwanego topka, no to jest śmierć. Jak człowiek wypływa, łapie powietrze, bo chce żyć. I właśnie to jest to. Czyli bierzesz i można powiedzieć, jakby człowiek się umiera, i wreszcie żyje. A teraz mamy obmycie wodą, polanie wodą. Można powiedzieć, forma może się zmieniać, ale nie jest sam sakrament. Jest coś, co jest istotne dla tego sakramentu i coś, co jest drugorzędne dla sakramentu. Przykazania kościelne? Przecież wy pamiętacie, jeszcze często możemy się posługiwać mówiąc stare przykazania nowe. Jakie nowe, jak one już ze 20 par lat istnieją. Ale my mówimy stare i nowe. Jeszcze niektórzy mają problem z powiedzeniem tych nowych przykazań, bo one jakoś tak do głowy nie wchodziły, dopóki tamte weszły. Przykazania kościelne też się mogą zmieniać.
Bo zmienia się Kościół, zmienia się świat, w którym Kościół żyje. Pewne rzeczy są ważniejsze, a drugie są mniej ważne. Więc ta tradycja eklezjalna to jest to, co się może w Kościele zmieniać. Coś, co opisuje życie Kościoła. Dlatego eklezja to jest Kościół, eklezjalna, kościelna. Coś, co się zmienia. Więc to jest jeden ze sposobów przekazywania Słowa Bożego. I wierzymy, że w tej tradycji apostolskiej, tak, która ma wpływ na tradycję eklezjalną, przechowane są słowa Jezusa i apostołów. Tak samo jak w Piśmie Świętym. Te dwa elementy, te dwie formy są ze sobą wspólne, kompatybilne, można było powiedzieć, tak? Wzajemnie się dopełniają, są komplementarne. I teraz jeszcze tylko może, miał być 15 minut, już się nie udało. I jeszcze takie może parę słów na temat kształtowania Słowa Bożego. Więc widzimy, że te słowa, redakcje powstają, tak? Redakcja pierwotna, redakcja ostateczna. I teraz możemy zapytać, no, z jakiego powodu istnieją różnice w redakcjach Ewangelii. W niektórych Ewangelii coś jest, w innej czegoś nie ma. Ktoś uwypukla bardziej taki problem, ktoś inny problem. No i to bardzo proste. Po pierwsze, no różny autor. Różne wykształcenie, różny charakter, różny temperament. Taki Łukasz, wiele wskazuje na to, że był z wykształcenia lekarzem. Bo jak Łukasz opisuje przypadek uzdrowienia, to Łukasz od razu mówi, jaka to była choroba. Ale na pewno Marek nie był doktorem, lekarzem, bo pisał o kobiecie, która cierpiała 12 lat na upływ krwi i napisał, całe mienie wydała na lekarzy i nic jej to nie pomogło. To na pewno Marek nie był lekarzem. Tak? W tym, co mówimy, w tym, co piszemy, ujawnia się cząstka naszej prawdy o nas. Ten, kto się bardzo dobrze zna na piśmie, to już nie mówię o charakterze pisma, ale ktoś, kto potrafi czytać, to na pewno rozpozna, czy to jest jakiś technik, czy to jest jakiś humanista, czy ktoś, kto jest, nie wiem, jakiś, powiedzmy sobie, poeta. No widać po części, tak? Jak broniłem doktorat, no to powiedzieli, no tak jakby kazanie gadał. Że w tym języku naukowym zostało przepchnięte homiletyka. A mówi, no nie, no to trzeba oczyszczać, tak bardziej, prawda? Ale no właśnie coś takiego, nie? Więc tutaj na pewno kwestia osoby. Druga kwestia to jest kwestia źródeł. Co innego być świadkiem naocznym, widzieć, dotykać, a co innego to słyszeć. Nawet od świadka naocznego. Wiemy o tym, że świadkiem naocznym był tylko Jan z Ewangelistów i Mateusz. Ale Marek uczy świętego Piotra, Łukasz uczy świętego Pawła. Z tych wszystkich Ewangelistów, z apostołów, Jan, Jakub i Piotr bardzo często byli brani oddzielnie przez Jezusa do jakichś cudów. Uzdrowienie córki Jaira na przykład. Więc kwestia, czy ja znam to osobiście, doświadczyłem, czy od kogoś słyszę. Ewangelia dzieciństwa jest tylko Łukasza i Mateusza. Tak? Czy znowu skąd to wiedzą? No od Maryi prawdopodobnie. Tak? To Maryja musiała to powiedzieć. Czy może krewni Jezusa i tak dalej. Tak? Także to widzimy różne źródła. Dalej, różny adresat. Mateusz pisze do nawróconych żydostwa, więc nie tłumaczy, na czym polega święto Paschy. Ale Marek, który pisze do nawróconych pogan Rzymian, już będzie pisał, na czym polegają święta żydowskie. Tak? Czyli adresat, do kogo się pisze. Dalej, czas powstania. Ewangelia Jana jest najpóźniejsza. Jan już był świadkiem zburzenia Jerozolimy. Więc on pisze z perspektywy zburzonej Jerozolimy w 70 roku, a w Ewangelii mamy, kiedy Jezus mówi, przyjdzie taki moment, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Jan to widzi, że tak się stało. Czas powstania. I ostatnia rzecz, to też problemy, jakimi żyje wspólnota. Na przykład u Jana pojawia się i nigdzie więcej tego nie ma w żadnej Ewangelii, przypowieść o spotkaniu Jezusa z kobietą cudzołożną, która przyszła, padła u stóp Jezusa, olejkiem nardowym wytarła włosy, nogi Jezusa włosami, tak? I Judasz mówi, po co to było ten olejek marnować, można było go sprzedać. Nie? Tylko Jana to jest. A Jezus mówi, komu więcej odpuszczono, ten więcej miłuje. I ktoś powie, dlaczego to tylko jest u Jana? No bo właśnie Jan był z tego wszystkiego najdłużej żył. Pojawiły się pierwsze
odejścia z kościoła, upadki, prześladowania. Lata Nerona to lata 70. No i teraz ten, kto się wyparł wiary, czy on może wrócić, czy nie? Ten, komu się wiele odpuszcza, wiele miłuje. Czyli czym żyła wspólnota? Z całości nauczania Jezusa dobierano to, co było pasujące dla danej wspólnoty, bo ta Ewangelia miała słowem życia. To nie jest podręcznik, to nie jest wykaz, tylko to jest słowo życia. Ona ma pokazywać, jak mamy żyć. I tyle. I dlaczego jeszcze może ostatnie, tylko już kwestia, tylko szybciutko dokończę. Dlaczego niektóre księgi się znalazły, a niektóre się nie znalazły? Wiemy o tym, że jest na przykład Ewangelia świętego Tomasza, jest Ewangelia według świętego Piotra, jest Ewangelia, nie wiem, niektórzy mówią w chacie Judasza nawet. Dlaczego list Barnaby się nie znalazł w Ewangelii, w kanonie ksiąg? Kanoniczność ksiąg, to znaczy zestaw tych ksiąg, które księgi weszły, a które nie. Czyli które są natchnione, a które nie. Kościół musiał to zbadać. Po pierwsze, znajomość tych pism. Jeżeli powszechna była znajomość, to była powszechna akceptacja. Stosowanie tych pism na liturgii. Tak? Dalej. Czy zawierają prawdę? W Ewangelii świętego Tomasza jest napisane, że Pan Jezus jak był dzieciątkiem, tłukli się z chłopakami. Jak byli niegrzeczni, Pan Jezus im podorabiał ośle uszy. Albo wydłużał im nosy. Czyli znowu, niezgodne z faktami. Elementy fantastyczne. W jakiejś Ewangelii jest walka ze smokami. Z takimi prawdziwymi smokami. Dalej, brak jakichś elementów łączących inne religie. Gdzie się pojawiały jakieś może jogi, może jakieś inne, powiedzmy, elementy z innych religii. Czyli tak zwany synkretyzm religijny. Jeżeli coś takiego się pojawiało, wiadomo było, że to jest nieprawdziwe. No i wreszcie czas powstania, kiedy powstało. Ewangelia Tomasza datuje się, że powstała w III wieku. Ale nazwano ją Ewangelią Tomasza, żeby się uwiarygodnić. Była to Ewangelia pisana prawdopodobnie przez Manichejczyków, a Manichejczycy to była sekta, która twierdziła, że to, co cielesne, jest złe. I teraz, kurczę, weź to pogódź, że Jezus przyjął ludzkie ciało, znaczy, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało. No skoro ciało jest złe, to jak to Syn przyjął Boże ludzkie ciało? I Manichejczycy mówią, tak, On przyjął to ciało, pozorne. A święty Jan mówi, głosimy to, czego dotykały nasze ręce, co widziały nasze oczy i tak dalej, żeby pokazać, że to było ciało. Zresztą słowo stało się ciałem, za dużo dygresji. W języku greckim, jak czytałem w komentarzach, to ciało, to tak jest u świętego Jana napisane, słowo stało się mięsem. Mięsem, konkretnym, tak jak to właśnie my jako chłopy lubimy poza piątkiem. Konkretne mięcho to człowiek wie, że zje, a nie jakieś tam naleśniki czy kopytka. To może być dodatek. Tak, czyli mięcho, tak? Czyli właśnie widzimy, że ten kanoniczny ksiąg, to jeszcze właśnie znany autor, czas powstania i właśnie to, co już wcześniej powiedziałem, to spowodowało, że to znalazło się w kanonie ksiąg Pisma Świętego, który do dzisiaj Kościół się posługuje. Tak, przekroczyłem w czas dwukrotnie. Proboszcz powiedział, że na pewno będzie więcej niż 15 minut i miał rację. Czy ktoś ewentualnie chciałby coś dopowiedzieć, ewentualnie dopytać? No tak myślałem.